Cześć kochani, witam Was bardzo mocno i serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam nowe pudełko, nową subskrypcję. Jest to Chillbox, ale jest jeden mały problem, bo jako, że ja rzadko kiedy coś doczytuję, przeważnie robię wszystko na szybko w takich sytuacjach, wzięłam boksa startowego, czyli zapłaciłam za niego 69 zł zamiast 84 albo 89 z tego co widzę i zamówiłam ten mniejszy, czyli jest to boks, który prawdopodobnie zawiera o 2 mniej produkty i jest to różnica 20 zł, jeśli chodzi właśnie o ceny boksów. No ale cóż, zrobiłam pomyłkę, na następnym miesiącu po prostu kupię ten normalny, oryginalny, pełnowymiarowy po prostu boks. No to co, nie przedłużając, przechodzimy do pudełeczka. Pierwszym produktem, który nie był spakowany do pudełka, jest książka. Jak to w Chillboxie bywa, można co miesiąc wybrać jeden gatunek książki, który nas interesuje. W moim przypadku było to fantasy w tym miesiącu. Jest to książka Nieskończoność, Jestem mocą, której nikt nie zwycięży, Kroniki Nika. Tak wygląda. Dosyć gruba, ja bardzo lubię czytać, więc bardzo się cieszę na kolejną książkę. I ogólnie przeczytam Wam taką informację, co tutaj jest na tyle. Jest to pierwszy tom znakomitej serii o mrocznych chłopcach. 14-letni Nick sądzi, że wie wszystko o otaczającym go świecie. Sprytny, inteligentny i zgryźliwy, zdobył sobie niezłą sławę w półświatku. Ma jednak pewne zasady. Gdy odmawia dokonania napaści na niewinnych turystów, jego koledzy zwracają się przeciwko niemu. Opresji ratuje go tajemniczy wojownik, którego umiejętności zawstydziłby nawet Chucka Norrisa. Kairin bodajże, z racji nie jest zwykłym człowiekiem. Jest mrocznym łowcą, nieśmiertelnym pogromcą wampirów. Nick dowiaduje się, że świat ludzi jest tylko zasłoną dymną dla rzeczywistości o wiele bardziej przerażającej niż mógłby sobie wyobrazić. Rzeczywistości, w której kapitan drużyny futbolowej jest wilkołakiem, a śliczna dziewczyna poluje nocami na nieumarłych. Niestety Nick nie ma zbyt wiele czasu na zapoznanie się z zasadami rządzącymi tym drugim światem. Jego szkolni kumple zaczynają zamieniać się w zombie, a Nick jest na samym początku ich jadłospisu. To jest taka książka, bardzo fantazy. Ja lubię, uwielbiam takie książki, więc jak najbardziej ją przeczytam. Nie wiem, jak jest z ceną. Zaraz otworzymy Chillboxa i zobaczymy po prostu, czy są też wypisane ceny książek. Tak czy owak na książce pisze 37,90. Więc to jest cena książki, która jest tutaj wypisana. Bardzo się cieszę na książkę, tak jak mówię. Z chęcią będę co miesiąc wybierać jakieś fajne gatunki książek, które po prostu mnie zainteresują. No to co, kochani, otwieramy. Przyszła pora na pudełeczko Chillbox. Jest bardzo ciężkie ogólnie. I jeszcze tak w gwoli ścisłości. Dostałam maila od Chillboxa jakiś czas temu, aby wybrać sobie jeden produkt z dwóch. Do wyboru był króliczek, który był robiony ręcznie przez jakąś artystkę. Nie pamiętam po prostu, jak się nazywała niestety. A drugą rzeczą była kawiarka. I ja zdecydowałam się akurat na kawiarkę, bo nie miałam nigdy i z chęcią wypróbuję po prostu kawę, którą w niej można zrobić. Więc jeśli chodzi właśnie o pierwszy produkt, no to najprawdopodobniej będzie to kawiarka. Sobie ją wyciągnęłam już z opakowania, żebym pół godziny jej nie wyciągała. Jest to Rainbow. To jest taka kawiarka, malutka taka oczywiście. Nawet powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, czy ja będę umiała ją obsługiwać. Jeśli chodzi o cenę, zaraz Wam sprawdzę, bo muszę wygrzebać po prostu ją z tego pudełeczka. I tutaj oczywiście mamy rozpiskę wszystkich produktów, a tutaj liścik. I jeśli chodzi o kawiarkę, tak jak mówiłam, można było wybrać kawiarkę bądź pluszowego zająca wielkanocnego Handmade. Coś takiego. 20-25 zł są to ceny tych dwóch produktów. Ja, jak mówiłam, wybrałam kawiarkę, więc po prostu mam kawiarkę i ogólnie jestem zadowolona z wyboru, bo z chęcią wykorzystam i wypróbuję po prostu ten produkt. Kolejno mamy dwie próbeczki. Pierwsza to jest Bergamo. Prawdopodobnie jest to coś do mycia ciała. Jakaś taka próbeczka po prostu zwykła, bardowa. Drugi to jest krem. Widzę, że liftingujący, odmładzający, przeciwzmarszczkowy dokładnie. To jest też taka próbeczka. Pierwszym produktem jest niezwykłe szare mydło. Nowa kosmetyka. Wygląda przepięknie w ogóle. Wygląda na bardzo naturalny produkt. Cena tego to jest 20 zł. Szukasz czegoś naprawdę uniwersalnego? Z czystym serduchem możemy powiedzieć, że niezwykłe szare mydło, takie właśnie jest, delikatnie przytłuszczone, z powstającą podczas zmydlenia gliceryną, obejdzie się łaskawie ze skórą, twarzy i ciała. Jednocześnie myje bardzo skutecznie, jak na szare mydło przystało. A do tego po rozcieńczeniu może służyć Ci za szampon. O, widzicie. No i ogólnie pisze, że bardzo mocno się pieni, jest mydłem słonecznikowym i tak naprawdę pisze, że dobrze myje i trzeba go używać oszczędnie, bo odrobina wystarczy. To jest taki produkt. Kolejnym produktem jest naturalny balsam do włosów wygładzający w centrum uwagi. To jest coś takiego.
Tutaj na karteczce, jeśli chodzi o informacje, to mamy, że kosztuje 16,90. Jest to naturalny, wygładzający balsam do włosów, wzbogacony w złoty olej jojoba, zapewnia włosom luksusową pielęgnację i lśniący wygląd. Ekstrakt z morwy organicznej natychmiast wygładza włosy, poprawiając ich strukturę, dodatkowo ułatwia rozczesywanie. To jest taki produkt. Jeśli chodzi o balsamy do włosów, powiem Wam szczerze, że nigdy żadnego balsamu nie miałam. I tak jak wspominałam, ja jestem bardzo leniem, jeśli chodzi o dbanie o włosy. Bardzo dużo osób ogólnie mnie chwali, że są takie lśniące, gęste, że są takie piękne, jak ja to robię. Ja, kochani, prawie nie robię nic. Właśnie chodzi o to, że ja myję włosy Head & Shoulders, bo ja niczym innym nie mogę myć włosów, bo po wszystkim mam po prostu łupież i nie mogę używać innych żadnych szamponów. A jeśli chodzi o odżywki, w ogóle odżywek nie używam. Jeśli chodzi o maski do włosów, używam raz na tydzień gdzieś mniej więcej. Włosy myję 2 razy w tygodniu, więc można powiedzieć, że co drugie mycie używam tej maski. Ale nawet jak na niej piszę, żeby poczekać 2 minuty, to ja czekam maksymalnie minutę, bo mi się nie chce stać po prostu nad wanną i czekać. Więc niestety u mnie takie rzeczy odpadają. Ale jeśli chodzi o balsam, ja z chęcią wypróbuję po prostu go zamiast maski. Jak najbardziej jest to produkt totalnie do przetestowania. No i niestety ostatni produkt, który tutaj mam w pudełeczku, jest to Organic Kitchen, czyli jest to tak naprawdę jedna marka, jeśli chodzi właśnie o te dwa produkty z tego organika. Ekstra odżywczy naturalny krem do wyjątkowo suchej skóry na piętach i łokciach. Właściwa pielęgnacja pięt i łokci, ekstra odżywienie skóry suchej wymagającej szczególnej pielęgnacji. Ja sobie go przed chwilą otworzyłam, bo byłam bardzo ciekawa, jak to wygląda. I to jest taka ciemno-różowa maś, wiecie? Taka... Gęsta ona nie jest, ale też nie jest jakoś tam mocno rzadka, wiecie? Jest taka średnia, jeśli chodzi o konsystencję. Z takich ogólnych informacji tutaj piszę, że jest to 10,90, no i ekstra odżywczy krem i tak dalej, to co Wam czytałam tak naprawdę, więc bez sensu czytać broszurkę drugi raz po prostu. To jest coś takiego. I słuchajcie, jeśli chodzi o Chillboxa, to są tak naprawdę wszystkie produkty z pudełka. Jeśli chodzi ogólnie o Chillboxa, uważam, że to jest naprawdę fajne pudełko. I mimo, że mam mało produktów w tym pudełku, zapłaciłam za nie 60 zł. Jest to 10-15 zł więcej niż za na przykład Shiny Boxa i Big Glossy. I uważam, że to pudełko jest zdecydowanie bardziej warte tych pieniędzy niż właśnie to pudełko z poprzednich marek, które wymieniłam. Tak jak mówię, książka, bardzo mi się podoba to, że jest książka, bo ja uwielbiam czytać książki. Fajne też jest to, że pytają o rodzaj książki, o to, jakie lubimy książki i po prostu sobie ją wybieramy. Jeśli chodzi o produkty, podoba mi się w tym Chillboxie tak naprawdę to, że te produkty są inne, bo w większości właśnie pudełek typu Shiny Box czy Big Glossy mamy... Selfie Project, mamy Belle, mamy cały czas AA kosmetyki ostatnio. Cały czas się wszystko powtarza i bardzo często właśnie w jednym boksie miałam coś, przypuśćmy, w styczniu, a w tym drugim boksie z drugiej firmy mam to w marcu. I to jest właśnie bardzo słabe, bo po prostu te produkty się powtarzają i ich się nie chce testować. Takie jest moje zdanie. A tutaj są produkty rzeczywiście, których w życiu na oczy nie widziałam tak naprawdę. I przeważnie są to produkty naturalne. I też wiecie, dostajemy coś do poczytania i wybieramy właśnie tą kawiarkę albo tego zajączka. To jest takie fajne, bo oni tak naprawdę dają nam możliwość fajnego wyboru, ale też zostawiają niespodziankę, bo dają inne produkty, które są dla nas niespodzianką, bo nie wiedzieliśmy, że one znajdą się w pudełku. Następnym razem na pewno zamówię tego podstawowego, normalnego Chillboxa, który jest tam w cenie bodajże 89 zł, więc chęcią go po prostu wypróbuję i kupię właśnie w maju. A teraz, kochani, ja się z Wami żegnam. Bardzo mi miło, że spędziliście ze mną te parę minut tak naprawdę na moim kanale. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Bardzo się cieszę, że jest Was coraz więcej. Bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy tutaj. Wpadajcie również na moje sociale. Głównie właśnie chodzi mi tutaj o Instagrama. No i zapraszam do moich poprzednich, jak i przyszłych filmów. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam udanego weekendu, bo dzisiaj piąteczek. No i wszystkiego dobrego. Cześć!